Czy uczniowie Dąbrowskiej dbają o swoje zdrowie? Jeśli tak, to jak? Jeśli nie, to dlaczego? Sprawdźmy to. Dbasz o swoje zdrowie? Tak, dbam. No i to nawet dość intensywnie ostatnio. W jaki sposób dbasz o swoje zdrowie? Wiesz co, od jakichś 9 miesięcy chodzę na siłownię regularnie. Do tego zdrowia staram się odżywiać i utrzymywać po prostu jakiś taki komfort tego zdrowia, żeby, wiesz, no żyć pełnią sił i jakoś się tak nie niszczyć po prostu przez wszystkie chemikalia i tak dalej. A jakie porady dałabyś osobom, które chcą dbać o swoje zdrowie? Na pewno czytanie składników, co zawiera żywność, którą jedzą normalnie, ponieważ myślę, że po przeczytaniu tego, a później sprawdzeniu w internecie dowiedzą się tylu rzeczy, że samo ich to zrazi i stwierdzą, że to naprawdę jest dobry pomysł dbać o swoje zdrowie i żywienie i tak dalej. Jak dbasz o swoje zdrowie? Myślę, że staram się zdrowo odżywiać, dużo ćwiczę, na WF-ie zawsze, bo to jest potrzebne, myślę, żeby zdrowe odżywianie jest potrzebne. Na WF-ie zawsze, zdrowe odżywianie typu jakieś owoce, warzywa i tak dalej. Jak dbasz o swoje zdrowie? Uprawiam sport, biegam, ćwiczę i odżywiam się zdrowo. Czyli co jesz? Staram się zamiast słodyczy jeść owoce. Posiłki 3 razy dziennie, tak. Jak dbasz o swoje zdrowie? Staram się uprawiać sport, uczęszczać na lekcje WF-u, gram też w piłkę nożną, staram się to zdrowo odżywiać, no i takie są moje nawyki zdrowego odżywiania. Staram się jeść warzywa, makarony, ryże, głównie jakoś zdrowa żywność. Czy dbasz o swoje zdrowie? Oczywiście, że dbam. A w jaki sposób? Staram się jeść zdrowe rzeczy, warzywa i owoce i ograniczyć słodycze. Dbasz jakoś o swoją sprawność fizyczną? Tak, uczęszczam na zajęcia tańca 2 razy w tygodniu i sama staram się też ćwiczyć. A jak należy dbać o zdrowie? No jak to? Trzeba się dużo ruszać i zdrowo jeść, tyle. Czy dbasz o swoje zdrowie? Dbam oczywiście. A w jaki sposób? Po pierwsze uczęszczam na lekcje WF-u i to systematycznie. Poza tym lubię jeść warzywa. W ogóle jem wszystko, co się nie rusza i nie rusza. Dbasz o swoją sprawność fizyczną? Oczywiście. Do mojego zawodu, jak to, że chcę być aktorem, to jest bardzo poważna sprawa. Jak dbasz o swoje zdrowie? Ja staram się głównie dobrze odżywiać i biegam. Czy przywiązujesz wagę do tego, co jesz? Staram się, tak. Jak należy dbać o zdrowie? Myślę, że głównym czynnikiem dbania o zdrowie jest dobre odżywianie, no i wykonanie różnych ćwiczeń, nawet w domu. Ciekawe, czy nauczyciele naszej szkoły dbają o zdrowie. Sprawdźmy to. Proszę powiedzieć, co należy jeść, żeby wyglądać tak dobrze jak pan? Myślę, że nie ma określonej receptury. A przede wszystkim stawiać na zdrową żywność, tak zwany slow food, dużo owoców, warzyw i pić dużo wody. Czy dba pani o swoje zdrowie? Tak. A w jaki sposób? Chodzę na badania kontrolne do lekarza. Czy przywiązuje pani wagę do tego, co je? Tak, przywiązuję. Staram się nie jeść za dużo, odmawiam sobie słodyczy, zaczynam odmawiać słodyczy. Co jeszcze? Może ile pani je dziennie posiłków? 3. Czasem 2. Sprawdźmy, co najczęściej uczniowie jedzą podczas przerw. Co uczniowie najczęściej kupują podczas przerw? No, najczęściej uczniowie kupują bułki, drożdżówki, no, Rogal 7 Days, no i ogólnie kubuś. No od czasu do czasu się zdarza, ale w bardzo małych ilościach Pepsi, Coca-Cola, coś takiego. Ale ogólnie, no to bułeczki tutaj super się sprzedawają. Co powinni jeść uczniowie, którzy dbają o zdrowie? No ja myślę, że powinni jeść czekoladę, gorzką czekoladę. Powinni owoce, banany, jabłuszka, takie rzeczy. Czy uczniowie dbają o swoje zdrowie i prawidłowe odżywianie? Z naszej sądy wynika, że zdecydowanie tak. A czy ty dbasz o swoje zdrowie?